Stefan! Chciałam ci przekazać tu... A to kto to jest? Michał Archanioł. Szef Komendy Głównej MO w niebie. Wielokrotnie odznaczony. Ukradziony z małej cerkiewki w Bieszczadach. Bardzo piękny. Masz tu jakieś papiery, leżały u mnie na biurku, a nie wiem dlaczego, bo podpisany kapitan Berendt. To Dessa. Połóż tam. Proszę. A! Cześć, półtora, co tam nowego? Cześć. Nic. Ale szef ma coś do ciebie i do ciebie. Myślałem, że już tu jest. Kazał mi się tu zgłosić. Jakiś Francuz jest u niego. Francuz? Oh, pardon. Mes collaborateurs. Ah oui, je suis enchanté. To jest pan komisarz Didot z Interpol. Bonjour, mademoiselle. Je suis vraiment ravi. Mon capitaine. Półtorak. Mon capitaine. Berendt. Pan komisarz Didot od dawna interesuje się wielkim gangiem złodziei dzieł sztuki, zwanym potocznie syndykatem. Oui, oui c'est ça, le syndicat. Otóż Interpol posiada informacje, na podstawie których przypuszcza, że syndykat będzie chciał ukraść pewien obraz znajdujący się w Polsce. S'il vous plaît, mon commissaire. Ah oui. Tenez. C'est ça. Król Sibéry. Oui. C'est magnifique. Mais il y a des choses formidables ici, je vois. Vraiment. Ce sont des sculptures polonaises, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Bien connu chez nous aussi. Mm. Wszystkie cenne i dlatego pewnie prawie wszystko rozkradzione. Ça a une grande valeur. Interpol sądzi, że zaistniała teraz długo oczekiwana szansa zdemaskowania szefa gangu niejakiego Grubera z Monachium. Herr Gruber. Tak, uzgodniliśmy wspólnie, że pozwolimy syndykatowi na dokonanie kradzieży. Damy złodziejowi przekroczyć granicę, damy mu dowieść ten obraz do tego pana Grubera. I potem dopiero międzynarodowa policja wkrocza, żeby schwytać złodzieja na gorącym uczynku przekazywania ukradzionego dzieła odbiorcy. Panie pułkowniku, ale czy mamy prawo ryzykować obrazem? Przecież w kraju jest tylko jeden Sibéry. Nie mówiąc o tym, że obraz wart jest 300 tysięcy dolarów. No właśnie. Nie gniewajcie się, szefie, ale wydaje mi się, że ten obraz jest własnością całego narodu. Ten obraz nie jest własnością całego narodu. Jak to? No bo to jest kopia, którą pan komisarz Didot przywiózł z Paryża. C'est vrai, c'est une copie seulement. Une copie? Oui. Trzeci król striptyku. Świetne. Nawet Blejtram podrobili. Ale oryginał także musi zostać ukradziony. Ukradniecie go wy. My? Jak to my? Zadanie wasze polega na tym, ażeby wymienić w tajemnicy przed wszystkimi te oto kopie na wiszący na ścianie w Muzeum w Borach oryginał. Pojedziecie tam jako literat, opracowujący, powiedzmy, o poemat historyczny. Pojedziecie tam z żoną. Z jaką żoną? No, z naszą towarzyszką Katarzyną tu obecną, ale tylko na jedną noc. Katarzyna musi pod jakimś pozorem wrócić z oryginałem do Warszawy. To brzmi prawie jak romans. Poemat historyczny. No przecież literatów jest w Polsce niewielu. A kto teraz czyta poematy historyczne? Kontakt będziecie mieli z półtorakiem, który będzie obstawiał pałac z zewnątrz. A obrączki? No bo co to za małżeństwo bez obrączy? Mm, właśnie. A tak, słusznie. Chwileczkę. Połączcie mnie z depozytem. Tak, tu pułkownik Wala. Tak, zgłoszą się do was porucznik Rogalska i kapitan Berendt. Będą potrzebowali złote obrączki. Co? No, no dobrze, a nie ma czegoś w doraźnym? A wszystko jedno, no, może być 100 pielicy. Zgłosicie się potem do depozytu, coś wam dobiorą. Po nieznanej to pielicy? Nigdy wam tego nie zapomnę, szefie. Ani ja. Słuchaj, Stefan, sprawa jest poważniejsza niż myślisz.
Szajka Grubera to nie jakaś grupa amatorów okradająca cerkiewki w Bieszczadach. Zresztą, monsieur Didot, oui? Expliquez, s'il vous plaît. Eh bien, le syndicat, vous savez, ce n'est pas rien, c'est une affaire sérieuse. Tout à fait. Ils ont des capitaux, ils emploient des connaisseurs d'art, très bien connus, éminents. Syndicat, to sprawa poważna, mają kapitały, zatrudniają znawców sztuki. Ils ont des contacts, des liaisons, presque partout dans toute l'Europe. Mają kontakty prawie w całej Europie. Oui, et oui. Syndicat opère d'une manière extrêmement intelligente, vous savez. Działają inteligentnie. Même raffiné. Nawet, jak mówi komisarz, w sposób wyrafinowany. Nous avons vérifié. C'est très intéressant pour vous. Ah bon? Le syndicat cherche presque toujours ses collaborateurs sur les lieux même de ses activités prochaines, vous savez. Szukają wspólników na miejscu swojej przyszłej kradzieży. Vous savez, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être. Oui? Ils les chercheront aussi ici, en Pologne même. Możliwe, że szukają także wspólnika u nas, w Polsce. Vous savez, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Je comprends. Évidemment, car c'est la première fois que le gang Gruber va exercer ses activités dans un pays de l'Europe de l'Est. Komisarz nie jest pewny, przypuszcza tylko, ponieważ po raz pierwszy gang Grubera będzie operował na terenie Europy Wschodniej. Oui, bah, je me sens obligé de vous dire ça. Ah oui? Merci beaucoup. Oui, merci. Voilà, merci. Merci, monsieur le commissaire. Kiedy i jak mamy tam pojechać? No dzisiaj oczywiście. Zaraz tu przyjdzie profesor Gawroński, który was tam zawiezie i przedstawi kustoszowi muzeum. Gawroński? No tak, to jest ten kurator ministerstwa dla muzeum w Borach. Aha, dla muzeum. Profesor Gawroński jest jedyną osobą, której musiałem zdradzić, że jedziecie do Borów jako ochrona króla Sibejry. Ale profesor wie, że mamy zamienić obrazy. Nie, i nie może się o tym dowiedzieć. Dlaczego? A dlatego, że profesor Gawroński jest jednym z tych, którzy mają stały dostęp do Borów. No i w związku z tym, chociaż to bardzo nieprawdopodobne, ale może być... Profesor Gawroński do obywatela pułkownika. Poproście. Proszę bardzo. Profesor Gawroński. Dzień dobry państwu. Zbliżamy się do miejsca przeznaczenia. Proszę bardzo. Dziękuję. Może... Dziękuję. Dziękuję. Chłodno się zrobiło. Tak. Dziękuję panie Stanisławie. Może pan wracać do Warszawy. O, instalacja alarmowa. Tak. Dzień dobry. Przywiozłem gości. Państwo operentowie. Dzień dobry. Anna Szczęśniak, sekretarka i archiwistka muzeum. Dzień dobry. Bardzo proszę. Czekaliśmy na państwa. To wnętrze jest bardzo angielskie. Czuję się prawie jak Henryk VIII. Ale ja nie jestem Anną Boleyn. A może mi powiesz wobec tego, ile właściwie żon miał Henryk VIII? 6. O.
Tajna łazienka. Co z tym zrobimy? A, zostawimy w walizce. A gdzie to położyć? Co? Zupełnie zapomniałem. Nie musisz pamiętać. Masz kochającą żonę, która zna cię od lat i uprzedza każde twoje życzenie. Tak, już nieraz dzięki niej nawiedzało mnie natchnienie. Wiesz, że nawet teraz słyszę szumiące nad głową skrzydła muzy. Proszę? Przepraszam. Zdaje się, że... Prosimy, prosimy bardzo. Bardzo proszę sobie nie przeszkadzać, tylko na chwileczkę. Chciałem państwa zaprosić do kustosza, pana Janasa. Oczywiście powiedziałem mu, że pan jest literatem. Ale pan może lepiej nie eksponujmy za bardzo tego tematu. Proszę, niech pan siada. Ale właściwie to chcę z państwem pomówić o królu Syberii. Dziękuję. Nie mogę wprost dopuścić do siebie myśli, że mogłoby mu się coś przydarzyć. To naprawdę arcydzieło. Nie chciałbym być niedyskretny, ale nie usnę spokojniej, jeżeli się nie przekonam, że może pan zagwarantować jego bezpieczeństwo. Dołożymy wszelkich starań. Po to tu jesteśmy. Zresztą muzeum jest zamknięte dla wycieczek. Instalację alarmową macie nowoczesną, a pan sam mnie poinformował, że gmach jest na głucho zamknięty od wewnątrz. Sądziłem, że ma pan jakiś precyzyjny plan ochrony obrazu. W takim razie to może lepiej wywieźć obraz do Muzeum Narodowego do Warszawy. Tam w skarbcu będzie bezpieczny. Przecież w skarbcu wiecznie nie moglibyście go trzymać, prawda? W końcu trzeba by było go wystawić i wszystko zaczęłoby się od nowa. Nie. Jeżeli ktoś chce ukraść obraz, a nie ma pojęcia o tym, że milicja jest ostrzeżona, lepiej będzie, jeżeli poczekamy na złodzieja. Tu na miejscu. A może ma pan rację. W końcu to jest pańska specjalność, nie moja. To co, spotkamy się teraz na dole? Oczywiście, jak tylko się przebiorę, panie profesorze. W takim razie proszę państwa za kwadrans na dole w sali kominkowej. Dobrze. Stąd schodami na dół, na lewo korytarzem, przez dużą salę, na wprost sala rycerska, na prawo sala kominkowa. Doskonale. Proszę. No i co o tym sądzisz? Po prostu chciał poznać nasz precyzyjny plan ochrony obrazu. Pewnie się cholernie zawiódł. Bardzo ładne. Początek XVII wieku, południowa Francja. Wpływy ludowe. Zastanawiam się, jakim cudem znalazłeś się w milicji. A wiesz, ja też się czasem zastanawiam. Dobrze, że mi przypomniałeś. Pójdę sobie teraz trochę pośledzić. Trafisz do sali kominkowej? Jakoś trafię. Najpierw w prawo, a potem w lewo. Bardzo dobrze zapamiętaliście, towarzyszko Rogalska, tylko że najpierw w lewo, a potem w prawo.
Znowu huknie. Zwiedza pan zamek? Tak, ale przede wszystkim szukam profesora Gawrońskiego i kustosza. Dyrektor jest u siebie w pracowni. Janas. Berend. A tak, słyszałem o pana przyjeździe. Pan Nowandziu, co się stało? Lampa pękła, panie dyrektorze. Zaraz posprzątam. Ten pana przyjazd bardzo mnie ucieszył. Mam tu coś, co pana na pewno zainteresuje. Duży zbiór manuskryptów XVI i XVII wiecznych. Słysząc o pana przyjeździe, przygotowałem bardzo dużo rękopisów. Od 10 lat nikt nie napisał poematu historycznego. Myślę o dobrej poezji. Wie pan, nie chodzi mi o poemat historyczny sensu stricto. Interesuje mnie raczej sztuka. Mamy wiele obrazów średniowiecznych, malowanych przez nieznanych artystów. Interesują mnie ci ludzie, co myśleli, co przeżywali. Jaki był ich stosunek do społeczeństwa, do sztuki? Tak, rozumiem pana. Ja też często o tym myślałem. Wie pan, jest coś pasjonującego w tym przetrwaniu dzieł nieznanych, anonimowych artystów. Mam tu sporo takich kart. O, proszę. Władek, muszę ci coś bardzo ważnego. O, widzę, że panowie już się poznali. A tak, pokazałem panu rękopisy. A gdzie małżonka? A, zaraz zejdzie. O, pani pozwoli. Kustosz naszego muzeum. Janas. Rogalska. Jesteśmy niedawno małżeństwem, żona się jeszcze nie przyzwyczaiła do nowego nazwiska. Uroczo pani wygląda. Ja już dłużej z wami nie wytrzymam, to nie jest praca do jasnej cholery! Panna Małgorzata Sadecka. Przepraszam bardzo. Marczak, ty możesz malować pocztówki, a nie plafon. Ja pieprzę taką robotę. Co to, wyścig pracy? A co wy myślicie? Że ja tu będę latami siedziała? Kończmy do diabła tę robotę i wyjeżdżajmy. Jak ty nic nie rozumiesz, rekonstruujemy XV wiek. Fresk, a nie... Wytłumacz jej. A nie malarstwo pokojowe. O to chodzi. Widzi pan? Nieznani, anonimowi artyści. Oj, no puśćcie ich! Puszczaj, no! Idioci! A ty nie zupełnie! Idioci! Tak więc poznaliście państwo trójkę bezcennych malarzy konserwatorów, których profesor Gawroński laskawie przysłał nam tu 4 miesiące temu. Pannę Sadecką przedstawiłem. A to pan Marczak i pan Ziętara. Jak państwo widzą, pracują solidnie, spokojnie i powoli. Co wprawdzie uniemożliwia wycieczkom zwiedzanie muzeum, ale za to umożliwia naszemu kustoszowi pracę naukową i odpoczynek. A to państwo Berendowie. Pan jest poetą. O rany, będzie deklamował na głos? O nie, niech się pan nie boi, nigdy nie mówię moich wierszy. Chwała Bogu. 16 wiek? Tak, ta jest prawdziwa. Za to na dole mamy całą masę produkcji miejscowej. To jedna z tutejszych ciekawostek. Pokażemy państwu. A szanowna artystka dokąd? Ja już swoje zrobiłam. Pracujcie, panowie, pracujcie. Małgorzata, masz u nas krechę. Jeżeli w twoim wykonaniu, to na pewno krzywą. No, panowie, koniec. Sobota, a dziś kominek. Woźnych już nie ma. Sami musimy narąbać drzewa i przygotować kolację. Mieli nam panowie jeszcze coś pokazać. A, zasłużonego hefajstosa PRL. Tak, znakomicie. Przyprowadziłem gości, Karolu. Pan Wilczkiewicz, mój zastępca, produkuje repliki kurz. Państwo Berendowie, pan jest poetą.
szuka dokumentacji do poematu historycznego. A, czytałem. Czytałem. Bardzo piękne wiersze pan pisze. Zaręczam państwu, że jest to chyba jedyne miejsce w naszej ojczyźnie, w którym w sposób naukowy i precyzyjny wyjaśnią państwu, w jaki sposób przed wiekami mordowano się wzajemnie na odległość. Patrząc na te kusze, trzeba przyznać, że zabójstwo gotyckie miało więcej urody niż współczesne. Ta, proszę mi wierzyć, że kusza jest szczytowym osiągnięciem człowieka w tej dziedzinie. A nie, że pan porówna chamską, tempą, miażdżącą wszystko, bombę atomową z tym precyzyjnym przyrządem o kształcie ptaka, ale uderzeniu żmii. Trochę wyżej, wyżej i główkę tu. Widzicie? Świetnie. Brawo. Naprawdę brawo. Znakomicie. Nie do wiary. Ale pani nie pierwszy raz trzyma kuszę w ręku. Pierwszy? Nieprawdopodobny talent. Zawsze byłem tego zdania. Tak, tylko że ja chciałam trafić w tego drugiego. A, to bardzo dobre. O, jest. Dziecięciem bylem, gdy dziad mój króla Sibeiro od imperatorowej Katarzyny w darze otrzymał. W rok po tym dzwoneczki one, które król na plaszczu miał wymalowane, zadzwonili raz pierwszy. I nocy tej dziad mój niespodzianie ducha wyzionął. Poszło on czas między sługami, że dzwoneczki owe panom palacu dzwonić będą na drogę najdłuższą. Teraz, gdy ojciec mój zachorzał, jam przypomniał sobie o tym, bo przecież nasz to obraz, jeżeli prawda nam dzwoneczki owe dzwonić będą. Ojcu memu gorzej było co dnia i nocami śmierci widmo blade wokół nas krążyło bez ustanku, kosą świszcząc i wejścia do palacu szukając. Aż raz w nocy się obudził nagle, a gdy pojolem, co mnie ze snu wytrąciło, pot zimny na czoło mi wystąpił. Z dala w sali kominkowej dzwonienie ciche niosło się przez pokoje. Z świecą w ręku ruszyłem tam, ale obraz wisiał na swoim miejscu. Wtem krzyk straszny w miejscu mnie zatrzymał. Wolał jam, pokojowy ojca mego, podszedł, aby go okryć. I oto martwym go ujrzał. Małgorzata, nasza czołowa intelektualistka i teoretyk, boi się duchów. Nie zeszłaby tu sama o zmroku, chociażby jej dawali za to cały ten pałac w prezencie. Mówcie, co chcecie, ale ja naprawdę wierzę, że w takim miejscu jak to można coś spotkać. 100 razy sobie powtarzałam, że nie będę się bała żadnych duchów, ale... Ale co innego, prawdziwy duch. Taki prawdziwy, biały duch. Z pustymi oczodołami. Pozwalający cicho łańcuchem. Stojący za zakrętem schodów albo za drzwiami. I porywający nas w lodowaty trupi uścisk. Wiem dziś, że dzwonki owe zadzwonią znowu. A stanie się to, gdy moja godzina wybije. I nasza godzina wybiła. 10:00, czas spać. Zalek. Tak, chodźmy do mego gabinetu. Dlaczego pani boi się duchów? Ja? Nie, skądże? Nie mamy się czego wstydzić. Ja też się boję duchów, chociaż w mnie nie wierzy. Ale pani ma męża. A poeci, jak wiadomo, obcują z duchami. Mam protekcję. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, pani. Dobranoc państwu. Thank you.
Co o nich sądzisz? Trochę dziwni, ale sympatyczni. A nie przyszło ci do głowy, że jeden z nich może być wspólnikiem szajki? Kogo podejrzewasz? Po co to robisz? Żeby odróżnić kopię od oryginału. 23:20. Idziemy. Światło. Tu Mewa, Mewa, odbiór. Tu Mewa, Mewa. Kapitanie, Mewa mi słucham. Nie zdejmujcie oka z wozu. Tu bocian, słyszycie? Tak, słucham. Przed chwilą widziałem, jak zamieniono obraz. W porządku. Niedaleko pałacu stoi wóz ze zgaszonymi światłami. Zajechał od strony Warszawy. Ktoś wyszedł z pałacu. Ktoś wyszedł z pałacu, wiesz, kto to jest? Wiem. Planowo. Kradzież została dokonana. Przerywam łączność i jedziemy za nim. Dobra. Do widzenia.
No, zdaje się, że załatwiliśmy wszystko. Za kwadrans 12. Jutro trzeba będzie wracać. Nie dla nas, pałace, obywatelko poruczniku. Najzabawniejsze w tym wszystkim to to, że jutro będziemy jedli śniadanie z przestępcą i udawali, że nie wiemy, kto jest kto. Proszę o cukier, panie kustoszu. Dziękuję bardzo. Popatrz, tak przyzwoicie wyglądał. Nigdy bym nie przypuszczała, że to on. Szkoda, bo można było aresztować go tam na dole. A pułkownik by nam głowy pourywał. Co? Mówię, że pułkownik by nam głowy pourywał. Racja. No to niech sobie śpi spokojnie. Oryginał już mamy. Jutro zawiozę go do Warszawy. Na własne oczy widzieliśmy złodzieja, jak zamienia obrazy. Na półtorak przepilnuję tego faceta w samochodzie. Moja miłość do antyków będzie dziś wystawiona na ciężką próbę. Chciałabym tu jeszcze zostać. Dziś jak oglądaliśmy muzeum, to cały czas myślałam tylko o tym, kto z nich jest wspólnikiem szajki. No, jutro obejrzymy sobie pałac dokładnie. Podobno jest tu piękna galeria obrazów. Szczególnie polecam ci króla Seebacher. 300 tysięcy dolarów. Ten kustosz, gdyby mu się udało, to byłby bardzo bogaty. Pewnie mu dobrze zapłacili. Chciałabym być bogata. Kiedyś. No a po co ci to? Masz piękny zawód. Do pierwszego zawsze starczy. Co ty wiesz? Ty nie kupujesz sukienek. Możesz chodzić w mundurze. Nie mogę. Żadna kobieta nie może. Co robisz? Chcę go zobaczyć. Czuję się niesłychanie dumna, że pilnujemy go tylko we dwoje. Tam mieszka Szczęśniakówna, to pewno u niej. To, co się stało? Ktoś krzyczał. Małgorzata! Małgorzata! Otwórz! Małgorzata! Ona tam jest! Małgorzata! Niech się pani uspokoi, to tylko my. Słyszałam, dzwoniło coś tam na dole. Zwariowałaś? Przyśniło ci się. Co mogło dzwonić? Nie wiem, ale przecież słyszałam, coś dzwoniło. Przyśniło ci się, obudziłaś cały zamek. Zaraz możemy tam zejść i sama się przekonasz. Za nic. Za nic. Ależ oczywiście, panno Małgorzato, powinniśmy wszyscy zejść do sali kominkowej. Wprawdzie nikt z nas nie słyszał tego dzwonienia, ale sama się pani przekona, że król Seebacher wisi sobie normalnie na swoim miejscu. Bo inaczej się pani nie uspokoi. Ale przecież nie można mieć aż tak wyraźnych halucynacji. Można. Zwłaszcza taka inteligentna osoba jak ty. Chodź z nami, radzę ci. Spojrzymy na tego króla, wypalimy papieroska i pójdziemy spać. Przydałby ci się kieliszek czegoś mocniejszego. Mnie też. Macie rację, panowie, wyjdźcie stąd. Pani włoży coś na siebie i za chwilę zejdziemy na dół. Przepraszam. Co za bzdura. Nie trzeba było może czytać tych nonsensów przy kominku, ale mój przyjaciel kustosz lubi zabawiać gości niesamowitościami tego pałacu. A i pan też nalegał na to czytanie. Nie przypuszczałem, że okaże się aż taką idiotką. A gdzie jest pan kustosz? Ani jego, ani pana Wilczkiewicza, ani Szczęśniak, co? Nocne zebranie personelu? Kustosz jest pewnie w swoim gabinecie, a Wilczkiewicz chyba na dole, w kuszarni. Często tam przesiaduje do późnej nocy. Strasznie państwa przepraszam. Głupio się zachowałam. To przecież nonsens, żeby ten król dzwonił. Ale jednak
Coś dzwoniło w każdym razie. Jak to? Pan też coś słyszał? Tak, jakby wiele małych dzwoneczków. Dzwoniło gdzieś na dole, punktualnie o 12:00. Godzina duchów. Pan poeta. Naprawdę słyszał pan? Ja słyszałam. A ja nie jestem poetką. Coraz lepiej. Okaże się, że to jakiś fenomen spowodowany wiatrem. Po prostu pewnie przeciąg ruszał tymi kielichami w szklanych szafach, albo może obluzowana rynna. Zapalcie światło. Nie żyje. To niemożliwe. To niemożliwe. Chociaż wygląda to niesamowicie, ale mamy do czynienia ze zwykłym morderstwem. Niech pan im powie, że... Biedny Ladek został zastrzelony z kuszy. Usłyszałem jakiś hałas. Myślałem, że ktoś wkradł się do pałacu. A kusza? Na ewentualnego złodziejaszka, proszę pana. Co? Co to jest? Co? Co tak na mnie patrzycie? Stamtąd. Tak. Brak jednej strzały. To ta, która w nim tkwi. To nieprawdopodobne, nie do uwierzenia. Przecież pałac jest zamknięty. Nikt z zewnątrz nie może się dostać do środka. Sprawdzałem przed chwilą instalację alarmową. Dlaczego pan sprawdzał? No mówiłem już, że... No, że zdawało mi się, że słyszałem jakiś hałas i... Dzwonienia pan nie słyszał? Dzwonienia? Pan oszalał? A pan słyszał? Tak. To nieprawda. Byłem na dole, kiedy ktoś z was go zamordował. Ktoś zdjął kuszę ze ściany i wpakował w niego pocisk. Janasa, który był najlepszym z ludzi. Kto to zrobił? Gdzie pan był, kiedy go zamordowano? Nie wiem, kiedy go zamordowano. Byłem w swoim pokoju. Byłem tam przez cały czas. Każdy tak może powiedzieć. Najprawdopodobniej wszyscy tak powiedzą. Ale...
ale jedna z tych osób będzie mówiła nieprawdę. Ja, jeżeli znajdę tę osobę... Niech pan zaczeka. Dlaczego pan nie jest w piżamie? Dlaczego pan się nie rozbierał? O to samo mógłbym i pana zapytać. Pisałem. No cóż, powinniśmy teraz zrobić tylko jedno. Zadzwonić po milicję. To niemożliwe. Wiejski Urząd Pocztowy, do którego należymy, działa od 6 rano do 8 wieczór. Jak daleko jest posterunek milicji? 14 kilometrów. Ale nie mamy żadnego samochodu, żadnego. Ani motocykla. Dochodzi pierwsza. Jeśli ktokolwiek pójdzie przez to błoto, zajmie mu to tyle samo czasu. Mimo to trzeba będzie pójść. Nie! A skąd my możemy wiedzieć, że ten, który pójdzie, nie jest mordercą? Nikt nie powinien opuszczać pałacu do przyjazdu milicji. Nikt. Z wyjątkiem tych, którzy nie umieją strzelać z kuszy. Kto oprócz pana umie strzelać z kuszy? Wszyscy. Ja ich wszystkich nauczyłem. Mnie pan nie nauczył, ja mógłbym pójść. Ja nie wiem, czy pan nie umie strzelać. Pańska żona umie. Ale przecież pan Berendt jest... Tak! Pan Wilczkiewicz ma rację. Zostaniemy tu wszyscy. I poczekamy na połączenie z milicją. Co się stało? Zamordowano Janasa. Zdawało mi się, że słyszałam jakiś krzyk, ale... Teraz jesteśmy tu wszyscy. I wszyscy wiemy, że jedno z nas, jedna z obecnych tu osób, jest mordercą. To straszne. Nie mogę jeszcze w to uwierzyć. I właściwie dlaczego? Dlaczego? To był... najznaczniejszy człowiek na świecie. Najlepszy człowiek, jakiego znałem. Nie miał żadnych wrogów. Niestety, muszę pana wyprowadzić z błędu, profesorze. Nie zawsze o zmarłych można mówić dobrze. Pański przyjaciel, kustosz, był przestępcą. Co? Co pan mówi? Niech pan siada, profesorze. Muszę nazywać Janasa przestępcą, ponieważ na własne oczy widziałem, jak gdzieś w nocy kradł obraz. W kilka minut potem został zamordowany. Najprawdopodobniej przez wspólnika, który mu nie dowierzał. Inaczej trudno mi sobie to wytłumaczyć. Oczywiście będziemy musieli odnaleźć tego wspólnika. I odnajdziemy go prędzej czy później. Myślę, że nie trzeba będzie na to długo czekać. Człowiekiem, który namówił kustosza do zamiany obrazów, byłem ja. Pan? Widzi pan, kiedy rozmawiałem z panem o ochronie obrazu, doszedłem do wniosku, że państwo nie dajecie gwarancji zabezpieczenia króla Sibejry. Sam pan zresztą tak powiedział, prawda? Nie wiedziałem, co robić. Obiecałem przecież milicji dyskrecję, ale Janas był człowiekiem, któremu mogłem zaufać tak samo jak sobie. Zaraz po tym czytaniu przy kominku poszedłem do niego i omówiłem całą sprawę. W muzeum jest kopia, zrobiona zresztą przez obecnego tu i dziś malarza Marczaka. Postanowiliśmy, że kustosz, kiedy wszyscy zasną,
zamienił obrazy, schował oryginał do kasy pancernej w swoim gabinecie, a kopię zawiesi na ścianie. Jeżeli złodzieje będą chcieli kraść, to niechże kradną kopię. Kiedy pan go widział, zrobił tylko to, co ustalił razem ze mną. Czy spojrzał pan na obraz po śmierci kustosza? Nie. Nie myślałem wtedy o tym. Tak, to zrozumiałem. Gdybyście lepiej strzegli obrazu, Janas żyłby jeszcze w tej chwili. Nie docenia pan milicji, profesorze. Byłem zobowiązany do tajemnicy przed panem, ale my także nie lubimy, kiedy najcenniejsze dzieła sztuki w kraju są zagrożone. Przywieźliśmy z sobą do Borów kopię króla Sibeiry i zamieniliśmy obrazy na chwilę przedtem, zanim zrobił to Janas. Czy to znaczy, że państwo zabezpieczyliście oryginał? Tak. A gdzie on jest? Tu. Pan sobie zakpił ze mnie. Dlaczego pan to zrobił? Przysięgam panu, że zdjąłem ten obraz tuż przed wejściem kustosza do sali kominkowej. Było zupełnie ciemno. Otworzyliśmy futerał dopiero teraz. No więc kto to zrobił? A może ten morderca jest obłąkany? Kiedy po raz ostatni widział pan oryginał? 10:30. Zeszliśmy z kustoszem na chwilę, żeby sprawdzić, czy nikt go już nie ukradł. Obejrzeliśmy obraz bardzo dokładnie i zaręczam panu, że 10:30 oryginał wisiał w sali kominkowej. Ustaliliśmy, że kustosz wymieni go, jak tylko wszyscy zasną, przed północą. A my zeszliśmy o 11:20. To znaczy, że ktoś przed nami ukradł oryginał i powiesił na jego miejscu to. Ale dlaczego morderca, mając oryginał, zabił Janasa? Wszystko odbyło się inaczej, niż przypuszczaliśmy przed chwilą. To nie jest oryginał. I nie jest to kopia Marczaka. Wspaniała robota. Niemal jak prawdziwy. Gdybym nie wiedział... Ale są maleńkie różnice. To zapewne ten obraz, który pan przywiózł. Kto go robił? Francuzi. Ale to nie jest ten obraz. Jak to? Jeżeli to nie jest kopia Marczaka, jeżeli to nie jest oryginał, jeżeli to nie jest pańska kopia, to co to właściwie jest? Tak. Ale najważniejsza w tej chwili jest sprawa morderstwa. Kustosz został zastrzelony z tego miejsca. Ktoś, kto chciał ukraść obraz, przyszedł od strony zbrojowni w chwili, kiedy kustosz zamieniał obrazy. Zrozumiał, że jeżeli kustosz odejdzie z oryginałem, wszystko przepadnie. A samochód szajki już przecież czekał. Cofnął się, chwycił kuszę i strzelił. Kto zadzwonił, obwieszczając śmierć kustosza? Nie wiem. Nie wiem jeszcze paru innych rzeczy. Na przykład, dlaczego pan profesorze nie pomógł kustoszowi w zamianie obrazów? Przecież to by było naturalne, skoro go pan wtajemniczył. Chcieliśmy zaczekać, aż wszyscy usną. Ale chyba lepiej byłoby razem. Jeden z was mógłby stać na straży i uważać, prawda? Kustosz nie zginąłby wtedy. Nie wiem. Teraz może to zabrzmieć fałszywie, ale
Byłem śpiący, a on miał jeszcze pracować. Poza tym nie wydawało mi się to takie trudne. Przecież był tutaj kustoszem. Kiedy pan się z nim rozstał? Mniej więcej po 10:30. I poszedł pan prosto do swego pokoju? Tak. Nie wychodziłem stamtąd aż do chwili, kiedy usłyszałem krzyk Sadecki. I dzwonienia oczywiście pan też nie słyszał. Nie. Gdyby nie świadectwo państwa i ten straszny wypadek, nigdy bym w to nie uwierzył. Panie profesorze, dlaczego pan kłamie? Jak to? Co pan chce przez to powiedzieć? Pozwoli pan, że wyjaśnię. Po prostu nie mogę uwierzyć w tę pańską nagłą senność po rozmowie z Janasem. Jest 10:50, kominek zgasł, wszyscy się rozeszli. I wtedy nagle spada na kustosza, jak grom z jasnego nieba, pańska opowieść o tym, że ci Berentowie to nie literat z żoną, ale para przebranych milicjantów, którzy przyjechali tu chronić króla Sibeiry. Nie jestem w stanie uwierzyć, że po tej rozmowie, dzięki której kustosz zdecydował się działać, pan ziewa szeroko i udaje się do swojego pokoju. Nie wierzę, że pan odszedł, nie mając jakiejś ważnej przyczyny. Jeżeli istnieją jakieś prawa psychologiczne, pańskie postępowanie jest absolutnie sprzeczne z nimi. Może pan ma prawo tak sądzić, ale jest pan w błędzie. Chciałbym teraz odejść do mojego pokoju, jeżeli nie będę państwu potrzebny. Oczywiście, panie profesorze. My również idziemy na górę. Co wy tu robicie? A ty? Tu gdzieś w tym pałacu jest morderca, który zabił Janasa. Ja go znajdę, przysięgam. Może lepiej zostaw to milicji. Milicji? Jeżeli zapytają któregoś z was, odpowiecie: spałem! Nie widziałem! Nie słyszałem! Nic nie wiem! Wszyscy niewinni! Wszyscy! Aleśmy się wpakowali. A jeszcze godzinę temu wszystko wydawało się takie proste. Tak, wszystko było proste. Jeszcze niedawno uważaliśmy tych wszystkich tutaj za zwykłych, sympatycznych ludzi. No teraz każdego z nich muszę przymierzać do kuszy. I co najgorsze, każdy z nich do tej kuszy pasuje. Ten układny, nadmiernie miły profesor, który pod koniec rozmawiał z nami tak, jakby się czegoś bał. Ten wariat Wilczkiewicz. Może wcale nie wariat. Może tylko udaje wariata. Małomówny Marczak, ziętara, który sobie lubi popić. No i obie panie. Histeryczka Sadecka, która boi się duchów, i ta szczęśniakówna, która nawet nie drgnęła, kiedy zobaczyła trupa. I ja. Ja nie jestem od morderstw, jestem od świątków i szaf gdańskich. Nawet od kuszy, ale nie od morderstw. Słuchaj, a co za kopia wisi teraz w sali kominkowej? Pomyśl. W głowie mi się mąci od tych wszystkich obrazów. Zacznijmy od początku. Najpierw na ścianie wisiał oryginał. Profesor widział go jeszcze o 10:30. Ty wierzysz temu Gawrońskiemu? Jest za inteligentny na to, żeby tak naiwnie kłamać. Profesor został z kustoszem po naszym odejściu w sali kominkowej. Wtedy oryginał wisiał tam jeszcze. Po ich wyjściu ktoś zdjął ze ściany oryginał i powiesił na jego miejscu trupią czaszkę, na którą się tak fatalnie nacięliśmy. Potem przyszliśmy my z naszą francuską kopią. A po nas kustosz, którego widzieliśmy z obrazem, czyli z kopią Marczaka. Morderca widział, jak kustosz
zdejmuje ze ściany obraz. Sądził, że to oryginał. Po zabiciu kustosza powiesił na ścianie swoją kopię, a tę, którą zdjął kustosz, czyli naszą kopię, odniósł do samochodu. Została mu kopia Marczaka. Rozumiesz? Tak. Interesuje nas teraz, kto ma kopię Marczaka, a także kto ukradł oryginał. Mamy te dwa króle i pasjans wychodzi. Przestaje padać. Panna Szczęśniakówna fotografowała obraz. Mówi, że spała, ale wiemy, że nie było jej w pokoju. I to jej piekielne opanowanie. Porozmawiajmy z panną Szczęśniakówną. Przepraszam, czy nie macie państwo zapałek? Proszę bardzo. Gdzież ja się tak wybrudziłam? Proszę. Dziękuję. Okropnie jestem roztrzęsiona. Muszę się jakoś pozbierać. Tak, to straszne. Ale kto to mógł zrobić? Nie możemy po prostu uwierzyć, że to mógł być ktoś z pałacu. Tacy mieli kulturalni ludzie? No to chyba musiał być ktoś z zewnątrz, jakiś złodziej, którego kustosz przyłapał na kradzieży króla Sibeiry. Ale dlaczego morderca dzwonił? Ktoś z zewnątrz nie mógłby wiedzieć, że na śmierć gospodarza on dzwoni, ten król. Myślałam, że to jakiś głupi żart, gdyby nie to, że... Więc pani sądzi, że to jednak był ktoś z pałacu? Nie wiem. Bałabym się nawet pomyśleć, że to mógł zrobić ktoś... Kogo znam. Ale kustosz nie żyje. Proszę. Może pani chce terpentyny? Terpentyny? Po co? Ach, ta plama. Dziękuję, drobie. Mam w pokoju. Zaraz przyniosę. Dziękujemy pani, może jutro. Już czas iść spać. Dobranoc. 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 Ale się wygłupiłam z tym Sibeirą? Nie położyła się spać. Nic dziwnego. Nikt nie pójdzie spać do przyjścia milicji. Ale gdzie jest ta Szczęśniakówna? Wiesz co? Chodźmy do sali kominkowej. Po co? Męczą mnie te dzwonki. Proszę pana. Proszę pana. Niech państwo pozwolą. Prosimy bardzo. Proszę. Słyszeliśmy, jak państwo rozmawiali na korytarzu. Napijcie się państwo. O, daj kieliszki. Tu ostatnio to był jeden literat z Warszawy, to on nic tylko, żeby czystą. Tak, pan to go powinien znać. On tutaj też zbierał materiały. Panu to się trafiło. Co mi się trafiło? Trup w zamku, ze strzałą w piersi. To jest temat, co? No co, ty zwariowałeś? Przecież pan jest poetą. Panowie też mają tu kuszę. Aha, to Wilczkiewicz. Po 3 miesięcy, jak tu jesteśmy, wszystkich zanudza kuszami. Tak. Chodzi za ludźmi i każdego uczy strzelać. Tak, takie ma hobby. Wie pan, jeden... Motyle, drugi kusze. Trzeci dzwoneczki. No to cyk. Prosimy. To wzmacnia nerwy.
Może państwo, proszę bardzo, może państwo się zdziwią z tego zaproszenia, ale wie pan, pan jest pisarzem, my jesteśmy malarzami, no to musimy się jakoś razem trzymać. Razem trzymać? Co to znaczy? No wie pani, przyjedzie milicja, to jest ponura kryminalna sprawa. Zaczną węszyć, zaczną przesłuchiwać, wypytywać, ktoś coś powie i potem... Najlepiej to nic nie mówić, twierdzić, że się spało. O. My nie mamy nic do ukrywania. My też nic, ale... My też. No to co, to jeszcze... Nie, nie, dziękujemy. Już późno, czas spać. Dziękujemy bardzo. No, ale państwo nas chyba źle nie zrozumieli. Nie, ale skąd? Było bardzo miło. Dobranoc. Dobranoc. Słuchaj, coś ty się tak uparł z tymi dzwonkami? To ważne. Ten, kto dzwonił, nie może być mordercą. Jeżeli odkryjemy, kto to był, odpadnie nam jeszcze jeden podejrzany. I będzie to też jeden z tych, co kłamią. Kłamstwo jest grzechem, ale niekoniecznie przestępstwem. Jeżeli stwierdzimy, kto nie mógł popełnić morderstwa, drogą prostego odejmowania znajdziemy mordercę. A być może on nie musiał kłamać. Chodź! Mów. Mów! Mów! Nie! Ty go zabiłaś. Możesz krzyczeć, tu nikt nie usłyszy. Przyznaj się. Nie! Ty go zabiłaś. Niech się pan usunie. Niech pan zostawi te kusze. Zjeżdżaj pan stąd. Nie! On mnie tu zwabił. Poszedłem do twojego pokoju i zobaczyłem, że dziś w twoim łóżku nikt nie spał. Nikt. To znaczy, że kiedyś zeszła do sali kominkowej i powiedziałaś, że obudził cię krzyk. Kłamałaś. Ona zabiła. Nie, to nieprawda. Tak, spałaś, bo spałaś w nietkniętym łóżku. Odruchowo zasłałam łóżko. Ty kłamiesz. Ja nie wierzę, że pani odruchowo zasłała łóżko. Nie. I nie wierzę, że pani w ogóle spała w swoim łóżku, ponieważ pół minuty po wszczęciu alarmu przez Sadecką byliśmy u pani i nie było pani w swoim pokoju. Ona kłamie, a poza tym przyznała się, to chyba wystarczy dla prokuratora. Nawet jeśli mnie nie było, to nie znaczy, że ja zabiłam. Nie uda ci się wykręcić przed sądem, ty. Obawiam się, że jednak pani będzie musiała powiedzieć prawdę. Nie mogę. No, dlaczego? Jeżeli nie jest pani mordercą, osłania pani prawdziwego mordercę. Nie. Ja nie zabiłam, ani nie osłaniam mordercy. Chce pan wiedzieć, gdzie byłam? Byłam u profesora Gawrońskiego. W jego pokoju. I w jego łóżku. Kocham go. I on mnie kocha. Zmusił mnie pan do powiedzenia tego, czego nie wolno mi było powiedzieć. Przecież pan dobrze wie, żona profesora od 2 lat umiera w sanatorium. Jeżeli to do niej dojdzie, wtedy będę morderczynią. Chodźmy. Ona nie może być teraz sama. Wanda, ja... No z... Może lepiej niech pan zostanie. I radzę panu, niech pan odłoży te kusze. Przynajmniej na dzisiejszą noc. Ja bym nigdy tego nie powiedziała, ale... Ale ja wiem, kim państwo jesteście. On mi powiedział, profesor Gawroński. Bałam się. Bałam się, że jestem w sytuacji bez wyjścia. Zostanę z panią, dopóki się nie uspokoi. Wszystko im powiedziałam.
Niech pan nie strzela. Niech pan nie strzela. Jeżeli pan go zamordował, to już pana sprawa i milicji. Ja nic nie wiem, niczego nie widziałem. Czego pan ode mnie chce? Co to jest? Niech pan to rozwinie. Król Cibery. Oryginał. Pański pokój ma połączenie z salą przez kominek, tak? Tak. Tamtędy spuściliście dzwoneczki. I pan powiesił trupią czaszkę. Chcieli się nastraszyć sadecką, z którą mieliście na pieńku. Ale dlaczego teraz pan przyniósł ten obraz? Bałem się, że jak milicja przyjdzie i znajdzie obraz u nas, to powiedzą, że to myśmy zabili, a nie pan. Mamy mordercę. Mordercę! Mamy mordercę! Mamy mordercę! Mamy mordercę! Mamy mordercę! Wspólniczka! Łapcie ją, to wspólniczka! Puśćcie ją! Puśćcie ją! Stać, bo strzelam! Są z milicji. To było nieporozumienie, kapitanie. Nie wierz im, oni wszyscy są w to zamieszani. Nie. Morderca jest tylko jeden. Jeden? Kto? To znaczy, że nie nas dwóch. Tak. To znaczy, że nie was dwóch. Potrzebny mi jest jeszcze jeden dowód. Nie wszyscy z obecnych tu wiedzą, że dziś w nocy międzynarodowa szajka złodziei dzieł sztuki chciała ukraść najcenniejszy obraz tego muzeum króla Cibery. Kustosz, dowiedziawszy się o tym, postanowił zabezpieczyć oryginał, zamieniając go na kopię, którą swojego czasu zrobił dla muzeum pan Marczak. Wspólnik szajki zastał kustosza w chwili, kiedy ten zamieniał obraz.
Zrozumiał, że król Sibeiry wymyka mu się z rąk. Zaczął działać. Chwycił kuszę i strzelił. Po zabiciu kustosza morderca wziął obraz, który zdjął kustosz i zaniósł go wspólnikowi, który czekał na niego w samochodzie przed pałacem. Morderca wrócił do sali kominkowej. Powiesił na ścianie doskonałą kopię, którą otrzymał od wspólnika. I tu zaczął się nowy kłopot. Na podłodze, obok zwłok kustosza, leżała przecież inna kopia. Ta, którą przyniósł Janas, kopia Marczaka. Morderca zrozumiał, że w muzeum musiano już coś wiedzieć o planowanej kradzieży. W tej sytuacji kopia Marczaka musiała zniknąć, ponieważ morderca zdawał sobie sprawę, że w śledztwie będzie ona głównym dowodem winy. I nie omylił się. Oto ta kopia. Ale co pan mówi? Najlepszym sposobem ukrycia obrazu było w tej sytuacji zagruntowanie go białą farbą. Zrozumiałem to wtedy, kiedy morderca dokonał zamachu na moją współpracownicę. Coś związanego z jej osobą musiało stanowić śmiertelną groźbę dla mordercy. Ale co? Farba. Pasemko białej, świeżej farby na szlafroku. Morderca wyszedł ze słusznego założenia, że martwa Katarzyna nie będzie sobie mogła przypomnieć, gdzie się pobrudziła. A skąd możemy wiedzieć, że to jest właśnie ta kopia, o której pan mówił? No właśnie. To łatwo sprawdzić. Jeżeli ma pani terpentynę, którą już raz pani nam dziś proponowała. Mam. Ręce do góry! Wszyscy! Tak, ma pan rację. Zabiłam kustosza, ale ja żyję. I dopiero teraz będę żyła. Oni mają obraz. I ten obraz mają ode mnie, rozumiecie? Będę bogata do końca życia. A wy będziecie tu harować za wasze marne grosze. Mam szansę. Pan sam mi ją stworzył, zamykając tamte drzwi. Proszę o klucz. Szybko! A klucz od tych drzwi mam ja. Zamknę was tutaj. I zanim wyważycie te drzwi, drzwi frontowe, ja będę daleko. A kiedy dotrę tam do nich, nic mi już nie zrobicie. Być może. Ale jeżeli nawet jakimś cudem zdołałaby się pani oddalić od tego pałacu więcej niż o kilka kilometrów, jeżeli nawet znalazłaby się pani za granicą, nic pani nie dostanie. I nikt pani nie ukryje. Bo oryginał króla Sibeiry jest tu. To kłamstwo! To prawda, oryginał jest tu! Panie profesorze, może już mnie samemu mylą się te obrazy. Proszę, niech pan sprawdzi. Chwała Bogu. Tak. Tak, to jest niewątpliwie oryginał. Panowie Marczak i Ziętara wcześniej zamienili obrazy. Wie pani, to miał być taki żart z tymi dzwoneczkami i tak dalej, żeby panią nastraszyć. Mieli u siebie oryginał, a pani niepotrzebnie zabiła kustosza, jeżeli w ogóle można tak to nazwać. Zamieniła pani jedną kopię na drugą. Wyobrażam sobie entuzjazm szajki, kiedy zobaczą, co im pani przekazała. Zresztą nie będą mieli nawet czasu sprawdzać. Razem z obrazem zjawi się tam policja międzynarodowa. Za kilka godzin szajka Grubera przestanie istnieć. Niech pani ucieka, niech pani strzela. Nawet gdyby mnie pani zabiła, nie ma pani dokąd uciec. Przegrała pani.
Panie kapitanie. Ale tu jest stary grunt. Zaschnięta farba. Grywa pan czasem w pokera? Tak. Nie mogąc się dostać do pokoju Sadeckiej, wziąłem zbliżone formatem płótno. Z pokoju pana. Szósta. Thank you.